Dzień dobry, nazywam się Marcin Jędrzejczak. Jesteśmy na pierwszej edycji warsztatów CCW na strzelnicy FSO w Warszawie. Zajmujemy się skrytym przenoszeniem broni i tym wszystkim, co jakby związane jest z samobroną przy użyciu broni palnej, ale też i nie tylko. Do kogo kierowane są takie szkolenia? Przede wszystkim do osób, które pragną podnieść poziom swojego bezpieczeństwa, pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia własnych procedur bezpieczeństwa, dbania o siebie, o swoją rodzinę, przy użyciu broni palnej i nie tylko. Jeśli jesteś posiadaczem broni palnej i myślisz, że dobrze strzelasz na zawodach, że udaje Ci się zdobyć punktowane miejsce i naprawdę robisz szybko zmianę magazynka, to powinieneś się zastanowić, czy w sytuacji realnego zagrożenia i stresu, kiedy naprzeciwko stanie ktoś, kto chce zrobić Ci krzywdę, jest tak samo zmotywowany albo dwa razy mocniej niż Ty, czy dasz radę, czy zrobisz to wszystko w stresie. Dlatego też organizujemy takie szkolenia, które nastawione są na praktyczną naukę łączącą umiejętności tworzenia świadomości sytuacyjnej, czyli rozpoznawania zagrożeń, wyłuskiwania jakby tych sytuacji niebezpiecznych, w połączeniu z samobroną, z walką wręcz, czyli z wykorzystaniem siły fizycznej, i ostatecznością jest wykorzystanie broni palnej i innych narzędzi impaktowych czy narzędzi służących do samoobrony. Cześć, Piotrek Walerysiak, reprezentuję firmę IKEM Tactical Training. To, czym się zajmujemy i kogo szkolimy tak naprawdę, to są zwykli zjadacze chleba, czyli każda osoba, która jest zainteresowana przenoszeniem broni, posiadaniem jej i wykorzystywaniem w realnych technikach. Podczas tych warsztatów skupiamy się w dużej mierze na wykorzystywaniu oświetlenia, z tego względu, że jest statystycznie duże prawdopodobieństwo, że będziemy potrzebowali światła albo że sytuacja, która nas spotka, będzie w miejscu ograniczonej widoczności. Dzielimy sobie to oczywiście na oświetlenie ręczne i oświetlenie to, które mamy przypięte do broni. Taka mała przykład, dygresja, sytuacja z mojego życia. Wracałem kiedyś do domu, wieczorem korki padły na klatce schodowej, było ciemno. Wiem, że sąsiedzi często wystawiają jakieś śmieci, kartony przed drzwi, żeby sobie przyświecić. Pierwsze, co miałem w ręku, bo telefon oczywiście rozładowany, wyjąłem pistolet z podpiętą latarką. Wchodząc powoli po schodach, zastanawiałem się, co by było, gdyby w tym momencie wyszła sąsiadka i zeszła na zawał, widząc kogoś z bronią. Od tamtego momentu za każdym razem częściej mam ze sobą latarkę niż broń z podpiętym światłem. Nazywam się Paweł Supernat, pracuję w firmie Survival Tech oraz zajmuję się projektowaniem odzieży i wyposażenia dla firmy Helicontex. Na warsztatach CCW, czyli Concealment Carry Weapon, mam blok programowy, który ma nauczyć uczestników przenoszenia ukrytego swojego EDC. EDC, czyli Everyday Carry. Dlaczego ukrytego? Nie ukrytego dlatego, że chcemy uczyć ludzi, żeby ukrywali rzeczy, bo mają niecne zamiary, tylko chcemy uczyć ludzi przenoszenia swoich rzeczy tak, żeby ludzie postronni nie widzieli tego, że samo coś mamy. Moim zdaniem nie jest uczenie przenoszenia broni palnej, tylko moim zdaniem jest uczenie noszenia dodatkowych rzeczy, które są niezbędne podczas noszenia broni palnej, ale także możemy działać samodzielnie, czyli na przykład noże, czyli na przykład apteczki, dodatkowe rzeczy typu na przykład radio, długopis, wszystkie inne elementy, które musimy nosić ze sobą i musimy być, można powiedzieć, mobilni. To się łączy w jedną długą, można powiedzieć, drogę, dlatego że te wszystkie elementy się łączą, czyli przenoszenie broni, przenoszenie tego wyposażenia do C oraz ubiór, to są wszystkie jedne spójne elementy, które są niezbędne i moim zdaniem oraz zdaniem wielu tutaj prowadzących jest to, że jakby w Polsce to jeszcze troszeczkę kuleje, na zachodzie już ten element tego ukrytego przenoszenia wyposażenia jest już bardzo, bardzo mocno rozwinięty, a u nas w Polsce niestety to troszeczkę jeszcze słabiutko tak powolutku pracuje. Z tej strony Marek, Street Tactic. Pomagałem dziś tworzyć warsztaty organizowane przez Street Smart, warsztaty Concealed Carry, czyli jak sama nazwa wskazuje, warsztaty dotyczące skrytego noszenia broni.
popularyzacja strzelectwa w Polsce, rozwój strzelectwa i zwiększenie dostępności broni bardzo szybko wpływa na liczbę osób uprawnionych do noszenia tej broni na co dzień. Duża rzesza strzelców z tej możliwości korzysta. Chce tą broń przy sobie mieć, chce móc tą bronią się bronić. Dzisiejsze warsztaty miały na celu pokazanie, w jaki sposób odpowiedzialnie, zgodnie z prawem, a jednocześnie skutecznie wykorzystywać broń jako narzędzie do samoobrony. Jak nie narobić sobie kłopotów i jak być maksymalnie skutecznym. Sylwester Winiarski, Spec Medical Ops, jestem ratownikiem medycznym, ratownikiem pola walki, weteranem 9. zmiany w Afganistanie. Jestem instruktorem TC3 szkolonym w Stanach Zjednoczonych. W mojej ocenie każdy, kto posługuje się bronią, nieważne czy w sposób sportowy na strzelnicy, czy w działaniach policyjnych, w pracy, pracuje na co dzień z bronią. Tak jak posiada broń, magazynki i amunicję, musi posiadać również zestawy do udzielania pomocy, musi posiadać apteczkę osobistą dla udzielenia pomocy siebie, dla udzielenia pomocy innym kolegom, rannym lub osobom postronnym. Tak jak działania ofensywne z bronią neutralizujące przeciwnika, tak działania medyczne są jak druga strona tej samej monety, o której zawsze trzeba pamiętać. Nazywam się Marcin Futyma z Falcon Defense. Z czym wiąże się w Polsce posiadanie broni palnej? Z czym wiąże się posiadanie broni palnej? To jest przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność. Każda kula wystrzelona gdzieś upadnie. Musimy mieć świadomość, że proces wyszkolenia jest w takich sytuacjach bardzo ważny. Osoby cywilne muszą zdawać sobie sprawę, że nie stoi za nimi cały aparat państwa, służb i używając broni muszą zmieścić się w granicach przewidzianych prawem i rozsądkiem. Użycie broni tak naprawdę nie kończy sytuacji. Ono ją naprawdę zaczyna. Jeśli myślimy, że posiadając tylko broń palną jesteśmy w stanie rozwiązać większość sytuacji, to jesteśmy w dużym błędzie. Szalenie ważna jest umiejętność łączenia technik samoobrony, technik przewidywania zagrożenia i ich unikania. To jest podstawa.